Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Zipek. I słuchajcie, jesteśmy na mapce, na trybie gry Koniec Gry. Czyli, słuchajcie, trybie, w którym jesteśmy Avengersami, albo jesteśmy Thanosem, każdy wie o co chodzi. W każdym bądź razie, czy zastanawiało was, ile osób może zabić jeden strzał, na przykład tarczy Kapitana Ameryki? Sprawdźmy to, sprawdzimy w tym odcinku wszystkie bronie, sprawdzimy w jaki sposób działają. Uwaga! Ej, widzieliście to? Co jest? Jedna tarcza zabiła 10 osób. Dobra, czyraki, wszyscy chodźcie tutaj do mnie. Chodźcie, ustawcie się z powrotem na linii. Oczywiście. O kurde, ej, ta tarcza jest mega OP. O co chodzi w ogóle? O co chodzi? Słuchajcie, Kapitan Ameryka ma tarczę, którą może rzucać. I także ma obronkę. Dobra, więc sprawdzimy teraz osłonkę z Kapitana Ameryki. Więc uwaga, niech czyraki zaczną do mnie strzelać. Zobaczymy, jak działa tarcza Iron tego. Czyli jednym słowem, tarcza Kapitana Ameryki jest w stanie obronić się zupełnie przed wszystkim. Ale jak się odwrócimy tylko na sekundkę, to od razu dostajemy obrażenia. Dobra, stop, wstrzymać ogień. Tarcza generalnie, Kapitan Ameryka, jak widzicie, jest w stanie, słuchajcie, zabić bardzo dużo osób naraz. Ale przejdźmy do następnej broni. Następną bronią może weźmiemy sobie, dobra, weźmiemy sobie Ironmana, który ma, słuchajcie, latanie. Może sobie latać, jak i również ma aima. Jak widzicie, naboje Kapitana Ameryki, znaczy przepraszam, Ironmana zadają obrażenia AOE. AOE, czyli jednym słowem, po prostu zadają obrażenia obszerne na kilka osób naraz. Nie tylko w jedną, ale też patrzcie, o, popatrzcie na to. Patrzcie na to. Zadają kilka osobom naraz, po prostu wybuchają, obszarowo atakują. I oprócz tego, czy Iron ma coś ma jeszcze, czy nie? Nie, to jest wszystko, co ma. Poza aimem. Tak, poza aimem wszystko. Teraz przejdźmy może do młotu Thora. Thor, słuchajcie, ma także mega fajne umiejętności, to zupełnie jak Kapitan Ameryka. Może rzucić, słuchajcie, młotem, więc zobaczmy, czy wszyscy są gotowi? Uwaga! Ej, są gotowi? Ile tu jest osób? No dobra, może nie jest tak dużo, więc dołączcie. Dołączcie wszyscy. Uwaga! Czy zabiję wszystkich? Zostawcie łapy w górę, jeżeli myślicie, że tak. Uwaga! Wow! Znowu całe mnóstwo osób. Dobra, chodźcie wszyscy, chodźcie. Chodźcie, idziemy stąd. Idziemy, bo strefa nas zamyka niestety. Zobaczmy dalej. Dobra, jeszcze raz spróbujmy tym młotem, bo on mega fajnie działa. Uwaga. A gdzie mój młot? Gdzie mój młot? Wow! Dobra, wrócił. Dobra, zapraszam z powrotem wszystkie osoby, które zginęły. No, tak, także Thor ma jeszcze, słuchajcie, fajne umiejętności, bo ma jeszcze skok. Patrzcie, taki skok i normalne uderzenie, które także chcielibyśmy sprawdzić, czy działają obszarowo, więc ustawcie się wszyscy w szeregu, znowu. Chwila prawdy? Ile osób? Jak myślicie? Ole, wszystkich, normalnie wszystkich może obszarowo zaatakować. 6 osób zabiło. Słuchajcie, 6 osób, ale wszystkie dostały obrażenia. Czyli mega, mega możecie normalnie całą zgraję zabić jednym tym. A zobaczmy, jak autoataki w ogóle Thora. Czy są obszarowe? Okej, okay, obszarowe, także są ataki Thora. Czyli tak jak myślałem, dokładnie. No dobra, czyli wszystko ma obszarowa. Przetestowaliśmy Thora. Został nam tylko i wyłącznie tutaj, nie wiem, jak on się nazywa w sumie, ale łucznik. Słuchajcie, no, łucznik wiadomo, wiadomo jak będzie działał. No, otóż to, dokładnie tak samo jak łuk, po prostu, czyli zabija wszystkich, zabija obszarowo wszystkich. Czyli generalnie, o, sprawdźmy jeszcze jeden test, zróbmy. Wszyscy są już ustawieni, więc zobaczmy, czy młot Thora w połączeniu z tarczą Kapitana Ameryki zabije wszystkich stąd. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, 12 osób, słuchajcie. 12 osób, czy zabije? Uwaga! I co? Nie przeżyła ostatnia osoba! Jedna osoba! Ale słuchajcie, mi się wydaje, że po prostu jakimś niefartem tak się zdarzyło. Uwaga, kto to przeżył w ogóle? Kto to przeżył? Wojtas jako jedyny przeżył. Czyli tak jak widzicie, słuchajcie, tak działają super bronie ten Avengersów. A teraz zobaczmy, jak działa Thanos i jakie ma umiejętności. Także teraz jesteśmy, słuchajcie, Thanosem i sprawdzimy, jak wiele osób może zabić Thanos przy pomocy najpierw lasera. Więc ile osób zabije jeden laser? Proszę ustawić się w linii. Wszyscy gotowi? Uwaga! Laser, strzelam! I co? Dwie. Dwie i pół chyba, tak mi się wydaje, że jest 2,5. Dobra, dołączcie tam. Czyli dwie osoby, tylko niewiele, szczerze mówiąc. Ale słuchajcie, Thanos działa w ten sposób, że spadają co chwilę jakieś różne kamienie. A kamienie działają z kolei w ten sposób, że każdy zdaje zupełnie co innego. Każdy daje jakby inne ulepszenie. Fioletowy w tym wypadku daje właśnie ulepszenie do tego laseru. Jak widzicie, jest fioletowy laser i także daje ulepszenie do... O, właśnie, zobacz, Kapitan Ameryka. Zobaczmy, czy może się obronić przed laserem. O! Tego nie wiedziałem. Natomiast tarcza Kapitana Ameryki na pewno
nie może się obronić przed autoatakiem, tak jak myślałem, dobra, dołącz tam do reszty. Sprawdźmy teraz, jak dużo obrażeń zadaje autoatak Thanosa, więc ustawcie się wszyscy, uwaga. Wow, wszystkich bije, wszystkich, jak leci, dobra, wszystkich wyeliminowaliśmy w 2 sekundy normalnie. Dobra, zobaczmy teraz, ile osób potrafi uderzyć, słuchajcie, skok, ten jakby uderzenie Thanosa jak spada z wysokości, więc uwaga, naprężymy się troszeczkę, ustawcie się w kupce. Czy zabijemy wszystkich? Chwila prawdy. Okej, okay, także obszarowo działa po prostu, że możemy zabić pewnie wszystkich, zobaczmy jeszcze raz, czy na pewno jesteśmy w stanie zabić wszystkich. Uwaga. I... tak jest, słuchajcie, możemy wszystkich, ale Kapitan Ameryka potrafi się obronić przed skokiem Thanosa swoją tarczą. Także to fajnie działa. Generalnie rzecz biorąc, działają w ten sposób kryształy, że zwiększają obrażenia naszych różnych umiejętności. Więc proszę, żeby fioletowy kryształ został zabrany. Dobra, mamy fioletowy kryształ, czyli jednym słowem nasz laser został ulepszony. Zobaczmy, czy teraz więcej osób zabijemy naszym laserem. Uwaga! O kurde, dobra! Teraz to zabilibyśmy wszystkich chyba, gdyby nie ten Kapitan Ameryka, co? Na pewno byśmy zabili wszystkich. Słuchajcie, zobaczmy teraz, co i jakie obrażenia zadaje po podniesieniu zielonego. Na samym początku 200. Proszę wziąć zielony kryształ. Zobaczymy, ile obrażeń zadaje normalny autoatak i ile osób jest w stanie zabić autoatak po podniesieniu kryształu. Mamy kamień czasu. Kamień czasu, który zwiększa nam obrażenia autoataku. Ustawcie się wszyscy. No teraz chyba wiemy, co się wydarzy, prawda? W kupce. Chyba wiemy, co się wydarzy, prawda? 3, 2, 1! Co jest? Co jest? Jak zniknęli wszyscy jednym autoatakiem? Dobra, bierzcie żółty kryształ, dlatego że żółty kryształ daje nam, słuchajcie, wyższy skok. W ten sposób skaczemy bez kryształu, a natomiast z kryształem? Proszę wziąć żółty kryształ. Halo, 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 żółty kryształ? Proszę wziąć. Ej, bo ci oddam. Oj, sorry. Dobra, żółty kryształ został wzięty. Kamień umysłu. Kamień umysłu, zobaczcie teraz, na jaką wysokość podskoczymy. Wow, to jest dobre. Kamień umysłu jest chyba najfajniejszym kamieniem ze wszystkich. Najbardziej mi się podoba. Ale słuchajcie, zobaczmy jeszcze, oczywiście po podniesieniu niebieskiego. Najpierw obrażenia. 200 obrażeń z niebieskiego. Dobra, ustawcie się w kupce. Chodźcie tutaj, troszkę dalej, bo jest strefa. Ustawcie się w kupce. Mamy niebieski, czyli kamień przestrzeni. Czy zabijemy wszystkich przy pomocy jednego uderzenia? Uwaga! Tak jest! 600 obrażeń, czyli wszystkie dokładnie tak samo działają. I ostateczny skok z mega wysokości! Ło! I stąd! Lecimy! Lecimy! I co się stało? Co się stało? Nie doleciałem! Jeszcze raz, czekajcie! Ustawcie się w kupce! Ustawcie się w kupce! Uwaga! Spadamy, nic nie widzę nikogo. Kurde, ale to było epickie, dobra. Dzięki wielkie za oglądanie. Takie testy także będą pojawiały się na kanale. Dziękuję wszystkim osobom, które wystąpiły w odcinku. Widzimy się już w następnym odcinku, elo! Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!